Dobrze. To się nazywa piękny poranek. Właśnie dlatego wstaję rano, to jest piękne. Ja i moja świąteczna kawa, witamy was i właśnie słucham piosenki Robiego Williamsa. Uwaga, let's not go shopping z jego płyty świątecznej. I to jest przesłanie na dziś. Moja ukochana makowa komosa dzisiaj w końcu zrobiłam oryginalny przepis. Możecie go znaleźć w moim e-booku. Pamiętajcie, że e-booka możecie kupić na prezent. Info w opisie. Pomyślałam sobie o takim małym przesłaniu, kolejnym dzisiaj, mam dzisiaj bardzo emocjonalny poranek, że warto jest się postarać dla siebie. Nawet jeżeli gotujecie dla siebie, ja też wolę robić komuś obiad, wtedy bardziej to zdabiam, zawsze mówię, o, to jest ta ładna owsianka dla XYZ, a to jest ta brzydka dla mnie. Warto zrobić ładną owsiankę dla siebie. Uznajmy to za metaforę. Smacznego! Jejku, ale jest jasno, jest przepięknie. Cześć kochani. Na chwilę się do was odzywam, tylko żeby się pokazać. Jest już 12, jestem szlafroko, dlatego że umyłam włosy i pracowałam po prostu z kompa i muszę się wyszykować, będę dzisiaj do Warszawy, tak jak wam mówiłam. Kropka tutaj stuka. Także jadę na świąteczną imprezę do Asi Banaszewskiej, będzie Kaja moja i będzie jeszcze dużo super dziewczyn, które dzisiaj w większości poznam. I zabieram was oczywiście, jadę pociągiem, do tego czasu jeszcze sobie zjem lunch. Mam jedną rzecz do zrobienia na kompie, rozpalam w kominku i muszę się spakować, naszykować, bo nocuję w Warszawie, ponieważ jutro rano mam fryzjera, także to wszystko czeka nas. Chyba nie mam już żadnych maili do zrobienia, teraz muszę dokończyć jedną rzecz i będę jadła. Rozważam rozpoczęcie programu kulinarnego, który się nazywa Randomowe Posiłki z Karo. Bo to jest hit, to jest to puree, które zrobiłam 2 dni temu, doprawiłam chili i solo, pietruszka, jeszcze będzie słonecznik, który się praży. Na spodzie mam ryż z wczorajszego obiadu, tofu wędzone, awokado i rukolę. I trochę oczywiście soli, pieprzu, chili, soku z cytryny i dla mnie to jest bomba. Hit, pyszności. Mamy dress code, swetry świąteczne, więc zakładam ten cienki sweterek. Spódnicę, którą kupiłam w lumpie w Stanach i pokażę wam się, jak się ubiorę. Ja właśnie się maluję i zastanawiam się, czy by nie zrobić, chociaż mój makijaż jest zawsze taki sam, mogę wam tylko powiedzieć, że zmieniłam kolczyki na wyjście, mam już zestaw biżuterii, zdjęłam moje naszyjniki, bo dzisiaj idę perłowo-złoto, nałożyłam już wszystko na twarz, czy teraz oczy, policzki, usta, nie wiem, nigdy nie miałam kanału make-upowego, dajcie znać, czy w ogóle was takie treści interesują i dopóki pamiętam, muszę zadać pytanie odnośnie podcastu o USA. Ważne. Typowo dla mnie zmieniłam zdanie, gdybyście wiedzieli, w jaki sposób znaleźliście się tutaj, w ogóle, czy mam różowe palce? Nie wiem. To byście się zdziwili. Kocham mój statyw, ale trzymam kciuki, że nie spadnie mi aparat, bo jak się bardziej zepsuje, to nie będzie vlogmas. Chciałam... Czekajcie, bo... Wait. Bo bardzo nie chcę wam pokazywać tego, co jest w tle, ponieważ jest trochę bałagan. Się wstydzę mojego city. No. Chciałam wam powiedzieć o podcaście, kiedy kończę moją twarz. Otóż, pytanie jest następujące. Wiele osób prosiło o podcast o podróży do Stanów, bo to jest temat, który trwał na moim kanale długo, cały styczeń w ogóle, będą jeszcze lecieć vlogi ze Stanów, cały styczeń. Więc jakby to zdominowało mój kanał, was też interesuje ten temat, więc wiadomo, wjeżdża podcast. I teraz jest pytanie ze 100 punktów. To jest tak szeroki temat, że wymyśliłam 2 warianty. Albo jeden podcast, dobra, już nie będę tutaj szaleć, schylę się, możecie zobaczyć, co tam jest w tle. Albo jeden podcast, w którym opowiadam przez 2 godziny i ja mówię serio, bo ja sobie już w samolocie, jak leciałam ze Stanów, sobie rozpisałam, o czym bym chciała z wami rozmawiać, Boże, o czym bym chciała wam powiedzieć w podcaście z USA, więc serio, podcast jeden taki spokojnie 2-godzinny ze wszystkim. I druga opcja, i po mojej mimice można łatwo stwierdzić, że ta pierwsza opcja średnio mi pasuje. Myślę, że po prostu jest niepraktyczna dla osób, które będą szukały konkretnych informacji. Bo druga opcja jest taka, żeby powstały 3 podcasty. Pierwszy podcast o tym,
dlaczego wyjechałam, jak to zorganizowałam, jak było z wizą, jak kupiłam bilety, za ile, jak zarezerwowałam zakwaterowanie, na jakiej stronie, w jakiej cenie, ogólnie ile by to wszystko kosztowało, jak się transportowałam i tak dalej, czyli organizacyjnie. Druga rzecz to byłoby porównanie miast. Ja byłam w San Francisco i w Los Angeles, na chwilę w Santa Barbara i napisałabym dokładnie, jakie były te miasta dla mnie, co w nich zobaczyłam, wszystkie moje obserwacje, wrażenia po prostu na temat tych miast, jak tam się odnalazłam, co o nich myślę, jak tam się żyje. Dużo tego. I trzeci podcast to byłyby moje ogólne wrażenia ze Stanów, to co zaobserwowałam w tym, w życiu tam, w mentalności ludzi i moje lekcje z tego wyjazdu, czyli czego się nauczyłam też o sobie i moje różnego rodzaju przemyślenia. Wydaje mi się, że to w bardzo taki naturalny sposób się układa w trzy tematy, tylko że problem jest taki, taka jest rzecz, że to by oznaczało, że cały luty, cały styczeń lecą podcasty solowe. Ja wam obiecałam, że podcasty w nowym roku, to mówiłam na Instagramie, nie wiem czy mnie obserwujecie, na Karolina Sobańska Podcast, ale mówiłam, że podcasty w nowym roku będą wideo, więc to będzie nawet łatwe, bo będę wtedy sama. Chcę, żeby była forma wideo podcastów, bo dużo osób o to prosiło. Chcę tego spróbować, nie obiecuję, że tak zostanie. W każdym razie to by były pierwsze trzy poniedziałki stycznia pod hasłem Tylko Ja. Podcast powstał po to, żebym robiła wywiady, natomiast wiem, że jest dużo osób, które lubią odcinki solowe, ale chciałabym, żeby tutaj żeby większość była zadowolona. Ja wiem, że wszystkim nie dogodzę, jakby jestem tego świadoma, ale no nie wiem, co mam z tym zrobić. Wydaje mi się, że logiczniej jest zrobić trzy podcasty o USA, aniżeli jeden taki śmietnik. Ale mówię, to by oznaczało, że to jest chyba, czekajcie, 6 plus 7, 13 i 20 stycznia. To był podcast solowy i potem planuję 27, w takim razie, jeżeli tak by zostało, będzie wróci do studia moja ukochana i wasza ukochana Asia Podgórska, czyli moja współtwórczyni serii podcastów październikowych Dobrze Wiemy. Prosiliście też o odcinek z Asią, mamy genialny temat na nowy rok, o którym już gadałyśmy od dawna i ostatnio to przyklepałyśmy. Także no, dajcie znać po prostu, w ogóle sposób w jaki ja wypełniam brwi, to jest komedia. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. No, słuchajcie, jest jakaś, zaraz będzie pierwsza, ja za jakieś półtorej godziny muszę wyjść, chyba najpóźniej, tak mi się zdaje. Muszę się naszykować, dokończyć ten projekt na komputerze i mam nadzieję, że mam ze sobą wszystko. Muszę wziąć, bo zrobiła mama mi zrobiła, boczniaki a la śledzie, takie pyszne. I winko i prezent na Secret Santa. Jadę dzisiaj do Kai, prosto z dworca i od Kai jedziemy do Asi, także znając mnie będę się wstydziła i nic tam nie nagram, ale przynajmniej wam powiedziałam o co kaman. A teraz wyłączam was, bo to już jest nudne. Zrobiło mi się mega miło, jak parę dni temu napisał do mnie, słuchajcie, dyrektor kreatywny Bohoboko. W ogóle miałam takie szok, w ogóle zdejmę to, wasz wstyd. I dostałam paczkę od Bohoboko, moi drodzy, ale nie jest to żadna sukienka na czerwony dywan. Tylko ja wiem, co to jest. To są. W ogóle już ubrudziłam całe to pudło. Słuchajcie, przed chwilą w kominku grzebałam. To są perfumy. Nowy zapach perfum Bohoboko. Obstawiam, że to jest taki tester. Boże, widzicie to? Jezus Maria, normalnie dziewczyna w smole przyszła perfumy Bohoboko oglądać. Fajnie. Udało się. Jejku, jak jest super. I mogę przetestować wszystkie. Ale mega. Wow. Wow, wow, wow. Ekstra. Dzięki Bohoboko. Udajmy, że nie widzimy tego bałaganu w tle. A oto mój świąteczny, imprezowy strój, moi drodzy. Tadam. No. To lecę. A w ogóle to tak wyszła moja twarz i powiem szczerze, że miło tak się wam pokazać jakoś bardziej reprezentacyjnie w
końcu, po tych 3 dniach domowej, bezmake-upowej swetrowatości. Jadę już do Warszawy, kochani. I chciałam wam powiedzieć, że odkryłam dzisiaj 2 rzeczy. Pierwsza jest taka, że Zoe Sack, Zoella, najbardziej znana youtuberka, najznajsza, pozdro. Najbardziej znana youtuberka w Wielkiej Brytanii, ma taką samą muzyczkę vlogmasową i nie skopiowałam tego od niej, tylko wybrałyśmy tę samą, więc ewidentnie jesteśmy podobne. A druga rzecz jest taka, że oglądałam też vlogmasy Jen Im, którą bardzo lubię, i ona mówiła, że z jakiegoś powodu, jak kręci vlogi, to jest wyluzowana, naturalna i się nie przejmuje, a jak kręci normalne filmy siadane, to się bardziej stara, maluje i zastanawia się, czy to, co mówi, jest poprawne, wartościowe, i jest to takie większe przedsięwzięcie. I rzeczywiście mam to samo. Nagrywam te vlogmasy i nie czuję aż takiej presji, że to musi być takie super ważne, bo ich jest tak dużo, one trochę giną itd., itd. Natomiast przy normalnych filmach czuję taką większą presję. Taka tam ciekawa obserwacja ze świata youtubera. No, czekam na tramwaj, potem jadę pociągiem, więc jadę do Kai. To będzie długa podróż, nie wziąłam książki, bo zapomniałam. Tadam, nasz piękny dworzec Łódź Fabryczna. Specjalnie zejdę dla was schodami, bo tak to bym szła bokiem. Jest tutaj całkiem ładnie. To jest ogólnie ta brzydsza część dworca. Pokażę wam kiedyś tą ładną. Dzień dobry, Warszawo. Ja oficjalnie nie wiem, co robię, a idę w tę stronę, bo że nie ogarniam, słuchajcie. Spałam. Dotarłam, słuchajcie, do Kai i normalnie nie odbiera. Królowa w swoim królestwie. Jeszcze wam na koniec pokażę, co dostałam od Mikołaja i po prostu nie uwierzycie. Ja to wylosowałam, słuchajcie, wylosowałam. Znowu umiejętności operowania jedną ręką. Wyobraźcie sobie, że dostałam adopcję rysia. Jestem opiekunem rysia. To, że ja wylosowałam właśnie ten prezent, to nie jest przypadek. Jestem po prostu przeszczęśliwa i mam tutaj też cudowną, słuchajcie, kawę z Hawajów, z palarni znajomego mojego Mikołaja, i po prostu jestem przewzruszona. Nie mogłam lepiej wylosować. Chciałam tylko powiedzieć cicho, bo już jest bardzo późno, że byłyśmy na bardzo miłej wigilii, na której nie nakręciłam absolutnie nic, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że w ogóle tam byłam, bo nie zrobiłam też żadnego zdjęcia. Także spędziłyśmy sobie czas w babskim gronie przy jedzeniu i rozmowach. Mam nadzieję, że ten vlog jest wystarczająco długi, żeby w ogóle miał sens. O, no właśnie, to jeszcze nasza gwiazda, pani gospodyni. Ogórka, usta. Tak, usta winne. Pakowałyśmy trochę paczki, więc jeżeli zamawialiście kryształy od Kai, to część z nich została zapakowana przez moi. Taka bardzo mała część, ale zawsze coś. I widzimy się jutro. Dobranoc. Machaj pan.